Siema, siema. Ja generalnie rozpuściłam sobie włosy z warkocza, więc jest trochę poracha. I będę teraz sobie robiła teraz make-up. Dzisiaj mam pierwszy dzień w tej pracy. Co to w ogóle jest? I w ogóle musiałam ukraść od Hanki lampkę z pokoju. Wiem, że jest żółte światło, nie mam jeszcze mojej lampy do nagrywania. Jest w trakcie wysyłki, cały czas sobie idzie do mnie, bo nie, no nie wiem, dobra, nie wiem, kiedy ona przyjdzie, mi się też miesiące pomyliły, no nieważne. W każdym razie, no muszę sobie zrobić jakiś lekki make-up, nie będę przesadzała, bo ogólnie, no komu by się chciało, zwłaszcza do jakiejś pracy, ale no coś tam muszę ogarnąć, bo moja morda, no średnio. I ogólnie ubrałam się tak, bo tak, muszę mieć czarne buty, jakieś olejoodporne, nie wiem w ogóle co to znaczy, więc będę miała po prostu zwykłe jakieś czarne, zwłaszcza, że ja nie mam swoich czarnych butów, więc będę musiała pożyczyć od mamy czy coś, no nie wiem. Miałam mieć czarne spodnie, więc użyłam sobie, patrzcie, czarne dresy, o, i taką bluzeczkę, bo nie wiem, czy oni mi dadzą, chyba mi dadzą jakąś tam bluzeczkę z Maka. Patrzcie, musiałam też stanik założyć, fu, 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 no ale dobra, trudno. Bywa i tak. I jestem bardzo ciekawa, czy oni mnie w ogóle tam przyjmą. Właśnie, ja muszę zacząć robić ten make-up, bo ja zaraz muszę wychodzić, ale tutaj gadu, gadu. Czy oni mnie tam, w sensie, byłam wczoraj, kurde, nie, no to będzie masakra. Byłam wczoraj tam z rodzicami, bo akurat gdzieś tam jechaliśmy, no i weszliśmy do tego Maka się zapytać. Nie było pani menadżerki. Jakaś inna babka powiedziała, że nie ma problemu, że nie widzi w tym problemu, że ja nie mam tych różnych dokumentów. W ogóle te wszystkie teraz kosmetyki mam za jasne, bo zjarałam się na twarzy i... No ale dobra, trudno. Najwyżej będę taką panną, już jestem tego przyzwyczajona. Zawsze tak mam, jak się zjaram na twarzy. W sumie to olewam trochę te pryszcze, bo i tak będę miała maseczkę, więc myślę, że przynajmniej taki plus tej maseczki. W ogóle patrzcie, ja mam jeszcze troszeczkę rzęs, rozumiecie to? Ja jej robiłam jakieś coś po 2 miesiące temu. Naprawdę, bardzo długo, bardzo dawno i one mi się dalej jeszcze trochę trzymają, aż wczoraj w banku pani mi powiedziała, że oh, I love your lashes. No, ja tak co? No ale dobra, w sumie wiecie, no, co, no one są tragiczne wręcz, ale trudno, zostawię, nie będę malowała rzęs, bo komu by się chciało malować rzęsy? Do tej pracy, to ja naprawdę nie wiem, jak to będzie. To będzie na pewno taka komedia, że to w ogóle jakiś hicior. I ja myślę, że albo mnie wywalą po pierwszym dniu, bo ja dzisiaj będę miała jakieś wprowadzenie, niby. Nawet nie wiem, na ile ja tam idę do tej pracy. Albo no będzie po prostu beczka i tyle, więc w maku, ja w maku, ale beka. Nie, słuchajcie, ja wam później opowiem. Wątpię, że mi się coś tam udało nagrać. Może spróbuję, ale to jest pierwszy dzień, więc jak ja tam zrobię jakąś manianę, to wiecie, no to ja już się pożegnam po prostu z tą pracą. Na dzień dobry. Powinny mi wystarczyć dokumenty, bo ja mam tylko paszport, dowód i prawo jazdy i to wszystko polskie. Ale dobre i to. Najwyżej im powiem, że good and it. Nie, nie, słuchajcie, to jest właśnie mój poziom angielskiego. To jest właśnie mój poziom angielskiego. Dobra, nie wiem, co ja mam robić sobie z brodą. Nie będę robiła jakiegoś tego makijażu, nie wiadomo jakiego, tylko sobie jeszcze troszeczkę brwi może. Więc ogólnie tak się chciałam do Was odezwać i Wam powiedzieć, jaka jest sytuacja. No bo to jest ciekawa sytuacja i jadę w ogóle tam za wcześnie będę, dlatego że muszę zawieźć dziewczyny do szkoły, musiałam wstać o 6, rozumieć, o 6. Ja muszę zawieźć dziewczyny do szkoły, bo one jadą na 8, a ja tam mam być na przed 9, 15 za 15. No ale zdążę przy okazji zaparkować, dobrze i tak dalej, chwilę poczekam najwyżej. No i dam wam później znać, elo! Madafak, stoję tu już pod tym makiem, patrz, to jest mak. Ja mam jeszcze godzinę prawie, no co to w ogóle jest, co ja będę robiła przez ten czas? I w ogóle pojechałam jakoś źle, bo to trzeba było tu skręcić, znaczy tu skręcić ten wjazd, a ja tam pojechałam, dlatego że nie ma lewego tylnego migacza. Nie działa. On w ogóle jest, ja wam pokażę, on jest jakąś dziczą, czekajcie. Nie, muszę włożyć kluczyk, ja on za to nastroję. On jest taki dziki, pokażę wam zaraz różnicę między, czekajcie, muszę tym, co, czemu ta kierownica jest jakoś tak dziwnie? Dobra, patrzcie, patrzcie, najpierw uwaga, lecimy z prawym. Normalny, no nie? Patrzcie na lewy. Patrzcie, jaka dzicz. I on nie działa z tym w ogóle. Siema, siema, witam Was, pracownik miesiąca, czyli ja. Taki pracownik miesiąca, że nawet to nie mogę pracować. Słuchajcie, no już Wam mówię całą sytuację, wbijam tam, wbijam tam. Przychodzi jakiś gość i mówi, że coś się mnie pyta. Ja nie zrozumiałam, co chodzi, i mówię, jest, jest, jest. Chociaż nie wiem, skumałam, że chyba chodzi o to, że no czy, nie wiem, czy ja właśnie mam do pracy, przyszłam i tak dalej. Była jeszcze jakaś jedna babka, taka starsza, tam nawet ma dzieci, z tego co wiecie,
usłyszałam, bo też no, usłyszałam kids, no to skumałam, że mama dzieci. Masakra. No i ja od razu na wstępie mówię, że sorry, ale my language to tragedia. I wchodzimy tam i on patrzy na buty. I całe szczęście, że wzięłam czarne buty, ale mówi, żeby pokazać podeszwy, bo coś tam. I tego już nie zrozumiałam. A ja myślałam, że chodzi o to, że brudne, czy coś, żeby nie były. Pokazuję im te podeszwy. I on coś tam krytykuje te moje podeszwy. I ja mówię, kurde, o co chodzi? A mówię, no okej. I chodziło o to, że one się mają nie ślizgać, bo ta podłoga jest śliska. I ja tam wchodzę i taka była śliska. I on się mnie pyta, czy jest okej. Okay. Ja mówię, że tak, jest świetnie, w ogóle się nie ślizgam. A w rzeczywistości to ja już tam prawie glebę miałam, słuchajcie. Tam jak lodowisko, bo tam wszystko w tym tłuszczu, no masakra. Dobra, wbijamy tam. On nam pokazał jakiś komputerek, nie wiem też do czego to jest, jakieś odciski palca pobierał, nie wiem. Pewnie chyba chodziło o to, żeby rano jak się przychodzi, może do pracy, to żeby się tam zarejestrować, nie wiem. No i jakieś tam mycie rąk, emergency, wyjścia i w ogóle. No i później idziemy do jego gabineciku i tam wypełniamy jakieś rzeczy. No ja mówię, że ja nie mam tego social security number, to jest takie, wiecie, no tak jak, nie wiem, u nas jest PESEL, a nawet jeszcze bardziej potrzebne do wszystkiego. Ale mam paszport, bo pani mi wczoraj powiedziała, że paszport wystarczy. On mówi, że okej, wystarczy. Wpisuję tam jakieś dane, on tam na chwilę wyszedł i ja tak nie wiedziałam, co ja mam pozaznaczać. Pytam się tej dziewczyny, co ja tam mam zaznaczyć. Ona mi coś tam zaznaczyła, git. Wpisywamy, co ważne, żeby przejrzeć ten formularz. Okazało się ostatecznie, że niestety, ale muszę mieć ten social security number, żeby w ogóle móc pracować, bo to inaczej nie przejdzie. I się mnie pyta, czy ja już o to wystąpiłam. Ja mówię, że tak, oczywiście już o to wystąpiłam i w ogóle w rzeczywistości nie. W rzeczywistości o to nie wystąpiłam, bo jakby nie potrzebuję mieć tego, żeby tu żyć, tylko żeby tu móc pracować. A teraz się dowiedziałam od taty, że podobno na to się czeka, żeby to dostać czasem nawet kilka miesięcy i w ogóle też kosztuje jakieś 300 coś dolarów. Jeszcze jest jakieś pozwolenie o pracę. W sensie ja nie mam w ogóle tych rzeczy. No i tak. No nie wiem, mówię, że no dobra, spoko, że w takim razie niedługo się odezwę, jak już to będę miała. No i wyszłam z tego maka. Chociaż tam spędziłam z godziny, ale powiem Wam tak. Miałam nastawienie takie złe na początku, że nie chcę tam pracować, sceptyczne. A teraz, po tym jak już tam byłam, w ogóle nie, co to jest moja morda, to jest jakaś porażka. A teraz jak już tam chwilę byłam i poznałam tych ludzi niektórych, coś takiego, no poznałam, no zobaczyłam po prostu ich. To naprawdę stwierdziłam, że są fajni i w sumie chciałabym tam nawet pracować, tylko że jak zobaczyłam mój grafik, który dostałam niby na najbliższy tydzień, no to trochę XD, bo to miała być praca dorywcza, a nie codziennie, 5 dni w tygodniu, po jakieś tam no różnie 6, 7, 5 godzin, no ale no jednak codziennie. Chociaż w sumie dużo hajsu bym zarobiła i tak bym mogła po prostu krócej pracować, ale intensywniej, więc to by nie było złe, to by nie było złe posunięcie. No i wychodząc, tam spotkałam taką babkę, z którą gadałam wtedy na wideo, co Wam mówiłam, tą rozmowę o pracę miałam i ona była taka miła i od razu sobie pomachałyśmy i w ogóle tam na niej coś zagadałam i mówię, że no niestety nie mogę tu pracować, bo nie mam tego social security number i ona mówi, że jak to nie mam? Ja mówię, że no nie mam, no bo niedawno tu przyjechali i w ogóle, i że jeszcze nie mam. A ona, że ale no to jak ty przeszłaś aplikację? A ja mówię, że no wpisałam tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ona miała ze mnie taką bekę. Nie mogła z tego. I ogólnie gadałyśmy, no ona jest naprawdę taka miła. Powiedziała, że właśnie super było, gdybym pracowała, że jak mnie tam zobaczyła, to już była taka zadowolona, że pracowała. Ja mówię, że jak ją zobaczyłam, to tak samo, że byłam taka mega zadowolona. I ona jest taka fajna. Zapytałam o mojego Insta i sobie na Insta się tam znalazłyśmy. Więc kurde, no przynajmniej tyle, że taką fajną osobę poznałam, ale no wątpię, że to będzie możliwe, w sensie nie wiem, jak mało to występować, no to już, bo to się nie opłaca czekać, a bez tego no to ciężko znaleźć tu pracę, no jakąś niby można prywatnie gdzieś coś tam, no ale to ciężko. W tle leci sobie jakiś live Wardęgi i jakiś innych, a ja słuchajcie, muszę skorzystać z takiej okazji, że mam materac i pustą ścianę przy nim, przecież to jest spełnienie moich marzeń. Zawsze tak chciałam, a zawsze tak to przy łóżku miałam skosy i nie mogłam nic robić. A teraz mogę, słuchajcie, robić jakieś wyczyny przy tym. Dobrze, zacznijmy od stania na głowie. Stanie na rękach to jest takie docelowe. Ja mam trochę blokadę przy stanie na rękach. Robiłam na rurce i tak dalej, ale zazwyczaj mam blokadę. Ale stanie na głowie... Pokażę Wam od boku tą figurę. Strasznie, no nie, co to jest? To jest męczące. Styknąłem, robię ręce.